Ruszyliśmy parę sztuk tego jasnego świeżaka. O, już odcina, o, już. Już odciął. Nie głupi gołąb. I chodzi górą, wam powiem. Myślałem, że to by była wojlera, a jednak nie. Chodzi z samicą razem. Ale jeszcze odcina, jeszcze szuka miejsca. Jest tak cwaniak. O, klepie sobie jeszcze, o. Ale bokiem, o, i bokiem. Nie gonimy wszystkiego, bo siedzą na jajkach. Dzisiaj znowu zmarnowały jajka od łapciatych Budapesztów. Ale zobacz, jak on chodzi, jak on ładnie z nimi chodzi. No i wysoko nieco chodzisz i ty jak dzisiaj ganiałeś chyba. No i się to chodziło już sporo czasu. O, patrz, a on bokiem. Ale on to będzie chodził go, bo już widzę, on chce chodzić. Z tą jasną też chodzi. O, patrz, jak chodzi, widzisz? U nas nie będziesz trzymany w zamknięciu. Ma otwarte. Chce, to niech sobie chodzi, nie, to w gołębniku siedzi. Jego wezmę parę razy, znaczy jak się już dobrze rozchodzi, to... Ale i tak widzę, że chodzi, to nie ma co go na siłę ganiać. Ale on chyba nie był spod kraty, bo się boi kraty. Siąść na kratę czy coś, to się boi. To kiedy lot jasnych na trójkę? Nie, jasnych nie lotuje na razie, nie ma co. Złapią ci jasnego za stówkę, czy tam za 70 zł, to wiesz, tutaj będzie w Dęblinie. Ale jego nie złapią tak łatwo, jak on chodził dwa dni, to nie bój się. Jego nie złapią. I chodzi długo z gołębiami. Nie, że na dachy siada, czy co. No widzisz. Jeszcze kupię parę perłowych, jak gdzieś trafię. Bo lubię perłowe. Albo sercowe perłowe. Zastanawiam się nad winerami, żeby kupić młodych winerów. Ze 20 sztuk. Bo też lubię winery. Mądre gołębie są. Ale już nie chcę tak mieszać tych gołębi, bo to wreszcie jakaś choroba przyjdzie i tak będzie. O, patrz, odcina. Może Borman ruszył, żeby było wiadomo, co on w ścince potrafi. I patrz, jak długo chodzi z gołębiami, no widzisz? To jeszcze nie tak długo. Będą chodzić, z pół godziny będzie chodził, na pewno. Ale patrz, przyklepuje i w bok, przyklepuje i w bok. On musiał być ganiany gołąb, nie mógł być trzymany, bo by tak nie chodził. Ganiany na pewno był. Jednak w Górze Karwaty mają dobre gołębie, nie można powiedzieć. Gdzie one są? Tu. Ja kupowałem też parę lat temu w Górze Karwali. Naprawdę mądre ptaki. Bo targ był słaby ostatnio. No słaby był ten targ, bo deszcz padał od rana. Gdyby był większy targ, to byśmy więcej kupili gołębi nawet. No i trzeba się przejechać jeszcze. No i zobacz, jak ładnie chodzi z gołębiami. No widzisz. Nie siada po dachach, chodzi ładnie, wysoko. Popatrz, co coś. To gdzieś... nasze Budapeszty z jajek. Chciałem, że jakiś obcy. No co za tak postawić? No zobacz, jeszcze pójdzie w rajzaż naszymi, patrz teraz. To pójdzie na pewno. Niech sobie idzie. Tyle czasu dzisiaj chodziły, cześć. Cześć, cześć. Zobacz, Budapeszty siadają, a on jeszcze chodzi z gołębiami. Ciekawy jestem, czy siądzie na budę. No nie no, to za długi filmik będzie. To jest trochę... Odcina? Nie wiem. Nie, to nie on. Spania. Gdzie one są? A tam daleko? Dobrze chodzi z gołębiami, jestem zadowolony z tego. No teraz klepie. O, cwaniaczek. To właśnie lubię, takiego gołębia. Chodzi górą ładnie, nie po dachach, nie to.
Co te pocztowe dzisiaj tak latają? Nie wiem. No wysoko poszło. Ile już chodzi? Z 5 minut chodzi? No. No widzisz? Dobra, starcie może. Co ty jeszcze nagrywamy? No może zaraz siądą, może też ciągną ich. No na pewno zaraz siądą. Już chodzi, schodzi. Odciął, będzie schodzić. Zawracają. Ja wysoko poszli. Może nie wiem, dogramy jakby tu siadać. Nie, on zaraz zejdzie, patrz. A on odciął i poszedł. Dobra. Tam poszedł. Jest, tam jest, idzie tu. Tam gdzieś idzie. Poszedł. Czekaj, czy będzie wracał. Gdzie on jest? Idzie, patrz, jak nisko zszedł. Widzisz? Widać go? Tak. Idzie. Czekaj, czy siądzie na budę, czy nie? Zobacz. Czy na dach? Gdzie siądziesz? E, ty, kolego! No i siadł na dach. O nie! Koleżko! Ja cię zaraz nauczę podążać na dach. O nie, jeszcze tak. Dobra. Nauczy się. Ale jak ciął! Czekaj, nie pozwolę, co pójdzie do gojemnika. Złaź do gojemnika. Szwaniaczku, złaź. A samica jeszcze chodzi o szwagra. To miał być samiec. O, słuchaj, widzisz? Na swoje miejsce. No i będą z niego ludzie. Pozdrawiamy wszystkich. Do usłyszenia w następnym filmie.